Sam, 3 minuty to świetny czas, żeby w ten wigilijny poranek usiąść przy Bożym Słowie i tuż przed uroczystością Bożego Narodzenia wsłuchać się w to, co mówi do nas Pan Jezus. Czy mówi On nam o tym, jak przygotować uszka, albo usmażyć karpia, albo upiec ciasto, dobry makowiec, na święta Bożego Narodzenia? Otóż nie. Mówi nam oczywiście, co było pewnie jasne, że tak o tym nie mówi, ale może ktoś o tym pomyślał, że tak mówi. No właśnie, ale nie mówi. A mówi o czym? Mówi o tym, że wypełnieniem wszystkiego naprawdę jest Bóg. Ale to po prostu ksiądz odkrył Amerykę, po prostu... No super, nie? A nie, tak naprawdę, zobaczcie, jakie mamy czasami podejście do tego, jak przeżywać relacje z Bogiem. Owszem, myślimy o tym, że wszystkim jest Pan Bóg, okej, możemy nawet takie coś myślenie sobie mieć, ale koncentrujemy się na tym, żeby Panu Bogu coś dawać, że musimy dla Pana Boga jacyś być, właśnie, musimy być dobrzy, musimy być poukładani, bo Pan Bóg będzie zły i nas skaże. Jak tacy nie będziemy. Pewien problem się w tym momencie pojawia, kiedy w taki sposób myślimy. Tak nas trochę wdrukowano, że musimy Panu Bogu coś dać. Ale jak ktoś Adwent przeżywał, to sami dobrze wiecie, że odkryliśmy pewnie nieraz, że co my możemy Panu Bogu dać. Odwróciło się w nas podejście do tego, komu mamy dawać i od kogo mamy brać. Tak naprawdę często chcemy ciągnąć od drugiego człowieka, podpiąć się pod niego, jak pod taki agregat do tworzenia prądu, tak? I żeby on nam dawał energię, życie po prostu. I wysysamy z kogoś, nie? Czasami tak tworzą się właśnie toksyczne relacje, że chcemy od kogoś wyciągnąć życie. Nazywamy to jeszcze zgrozo miłością, czyli że no kochamy tą drugą osobę, nawet przecież dajemy jej jakieś, coś jej tam proponujemy, chcemy coś z nią zrobić, a ona po prostu jakby tego nie chciała też. Jak ona jest zła, że tak ją przecież kocham, tyle na niej chcę zrobić, a ona tego nie przyjmuje. Tak naprawdę często jest to podkopane egoizmem, bo my szukamy czegoś dla siebie, my chcemy tej relacji takiej, a nie innej, nie patrząc na tą drugą osobę. A tak naprawdę powinniśmy to wszystko odwrócić, wtedy wszystko wróci na właściwe miejsce. Od Pana Boga mamy miłość przede wszystkim brać, potem ją odwzajemniać i jeśli chodzi o drugiego człowieka, mamy dawać miłość, dawać. Ktoś powie, to w tym momencie będzie też toksycznie, tak? Ale jeżeli byśmy to rzeczywiście zastosowali u wszystkich naraz, to będzie w tym momencie rzeczywiście prawdziwe szczęście i to się zapętli. Trochę wyjaśnię. Nie mamy co Panu Bogu dać. Kto dobrze przeżył Adwent, to dobrze wie, że Panu Bogu nic nie można ofiarować, no bo co możesz Mu dać z czegoś, czego nie dostałeś wcześniej? Czyli zobacz, najpierw musisz dostać wcześniej od Pana Boga, żeby Mu cokolwiek dać, bo nic sam z siebie nie masz. Czyli miłość, to co chcemy przede wszystkim Panu Bogu dać, najpierw też musimy od Niego otrzymać. Czyli najpierw musimy przyjąć to, że jesteśmy kochani przez Boga. To jest mega trudne, bo myśmy się nauczyli w ogóle w życiu, nie wiemy czasami, co to jest miłość. Nauczyliśmy się tego, że my mamy komuś coś dawać, a nie, że ktoś nas kocha bezinteresownie. I chcemy też, no właśnie, Panu Bogu dawać coś, tylko nie potrafimy kochać. Tak? Nie wiemy, co to znaczy kochać bezinteresownie. Nie potrafimy od Pana Boga tej miłości bezinteresownej przyjąć. To jest bardzo trudne. Pomyślcie o tym, czy jak wam jest przyjmować tą bezinteresowną miłość Pana Boga, czyli On nam coś daje za nic. A jeśli chodzi o drugiego człowieka, to idzie w drugą stronę. Kiedy my już jesteśmy nasyceni Panem Bogiem, bo tak rzeczywiście powinno być i Pan Bóg rzeczywiście nas jest w stanie nasycić, tylko nie zawsze my to potrafimy przyjąć, albo w to nie wierzymy, albo tego nie chcemy. Jeżeli już Pan Bóg nas nasyca, wtedy ja mam siłę do tego, żeby nasycić drugiego człowieka. Jeśli już jestem, może nie w pełni, tak, ale jestem w stanie Mu dawać siebie, czyli Mu służyć, czyli kochać, chcieć Jego dobra, Jego szczęścia, Jego rozwoju, tego, żeby był jak najbliżej Pana Boga. Nawet jeżeli wiąże się to z tym, że ta osoba nie będzie taka, jak ja chcę. Mam służyć temu Jego dobru. I wtedy, jeżeli ta osoba czuje się kochana, to też automatycznie czuje tą bezinteresowność. Łatwiej się otwiera na Pana Boga, więc łatwiej też się nasyca Nim, bo wie już, co to jest. I potem jest też w stanie odwzajemnić się nam. Bo my tak naprawdę potrzebujemy też odwzajemnienia. Tylko zobaczcie, mówi się, miłości nie można kupić. Na czym to polega? Nie chodzi o to, że nie można kupić przyjemności. Przyjemności można. Tylko my nie szukamy przyjemności, nie szukamy jakichś konkretnych rzeczy, tylko chcemy, żeby ktoś zrobił coś dla nas bezinteresownie. Jak często, zobaczcie, wyobraź taką sytuację, że idzie jakiś bogacz i rzuca na przykład bezdomnemu cały worek pieniędzy na przykład, tak?
I czy ta osoba się poczuje kochana, czy ta osoba będzie szczęśliwa? No owszem, może tak, bo dostanie pieniądze, ale jej godność zostanie naruszona, poczuje się skrzywdzona, że ktoś potraktował ją jak przedmiot, tak? Bo rzucił i on się poczuł dobrze. Jeśli chodzi o prawdziwą miłość, to lepiej jest do tego człowieka podejść, zapytać jak ma imię, wejść, porozmawiać z nim. To jest prawdziwa miłość. Więc miłość to jest dawanie i my chcemy też tej miłości, tylko właśnie chcemy, żeby ktoś nas pokochał bezinteresownie. Ponieważ czasami tej miłości jest tak w nas mało, popełniamy ten błąd właśnie, że wyciągamy ją od innych, krzywdzimy tą osobę, ta się osoba na nas zamyka, my jesteśmy jeszcze bardziej nieszczęśliwi i koło się zamyka. A jeśli byśmy zamknęli koło, ale w drugą stronę by się kręciło, wtedy byliśmy coraz bardziej szczęśliwi. Im bardziej siebie dajemy sobie nawzajem, tym bardziej druga osoba jest szczęśliwa, tym bardziej czuje, co znaczy kochać bezinteresownie, czyli bardziej się otwiera na Pana Boga i mam więcej miłości. Tak to Pan wymyślił, ale my mamy możliwość wyboru. Możemy tak wybrać albo tak. Gdyby świat był inny, to by tego wyboru nie było, czyli tak byśmy nie potrafili kochać, więc to jest najlepszy świat, jaki Pan mógł stworzyć z taką możliwością, że nie będziesz kochał. Tak to jest. Niestety się nie da tego inaczej. To masz już w pakiecie, można powiedzieć. Więc dzisiaj, już wieczorem, Boże Narodzenie. Bóg daje się nam. Wchodzi w tą ciemność, wchodzi właśnie w nas świat bez łaski, pogrążony w grzechu, pogrążony w słabościach, nie umiejący nawet do Pana Boga zawołać, nie umiejący Go ściągnąć na ziemię, więc sam schodzi, bo chce, bo kocha. I nie bój się tego, żeby przyjąć miłość Pana Boga pierwszą, bo może tak się czujemy, to Pan Bóg taki wielki, to ja powinienem Go kochać bardziej niż On mnie, bo On jest większy. Właśnie nie o to chodzi. Kto kocha, kto jest większy, ten kocha pierwszy. I jeśli naprawdę chcemy przyjąć miłość Pana Boga, to musimy się zgodzić w sercu też na to i odkłamać to, co nam może ktoś zafiksował, że On ma nas pierwszy pokochać. On Cię musi pokochać pierwszy, bo On jest pełnią miłości. To On daje miłość. Nie da się inaczej. Nie da się tego, żeby kochać Pana Boga bez doświadczenia Jego miłości. Nie da się kochać drugiego człowieka w pełni bez doświadczenia Bożej miłości. I jeszcze ostatnie słowo, dzisiaj trochę dłużej, ale Wigilia, no to można posłuchać przy robieniu różnych przysmaków. Rodzice, szczególnie małych dzieci, to jest Wasze zadanie, żeby te dzieci wypełnić na maksa miłością, jak najwięcej tej bezinteresownej miłości dać. Dlaczego? Ponieważ kiedy to dziecko nauczy się, co to znaczy bezinteresowna miłość, to ono się otworzy na taką miłość Pana Boga. Bo i tak my otwieramy się na to, że jesteśmy kochani przez Boga, tylko zależy, jak nam zdefiniowano, jak nam wgrano, czym jest miłość. Bo jeżeli nam wgrano miłość właśnie jako bezinteresowny dar, to my automatycznie tak Pana Boga będziemy postrzegać. Na tym polega to przenoszenie cech rodzica na dziecko. To nie chodzi o to, że on jest taki czy inny, czy robi tak czy inaczej. My przenosimy doświadczenie kochania bezinteresownego. Jeżeli tego bezinteresownego miłości, pokochania i miłości nie ma, to w tym momencie tak samo będziemy patrzeć na miłość Pana Boga, że ona jest za coś, że ona jest, że musimy się o nią starać, albo w ogóle jej nie ma i tak naprawdę wszystko jest jej zaprzeczeniem. Więc to od Was, drodzy rodzice, jest wielkie zadanie. Można Pana dzieci rozkochać Panu Bogu, kochając je bezgranicznie. Nie szukajcie tego, żeby dziecko się tą Wam miłość odwzajemniało. Jeżeli będziecie robić to szczerze, robić to bezinteresownie, to ona wróci. To jest taki wybór, takie ryzyko. Jeżeli ja będę kochał bezinteresownie, wtedy ta miłość się wróci. Ja będę chciał tej wzajemności, to ona możemy tą osobę bardzo skrzywdzić. Szczególnie jak jesteśmy rodzicem wobec dziecka, dlatego że będziemy chcieli, żeby to ono nas jakoś wypełniało. Jak wiele dzisiaj jest takich toksycznych rodziców, ludzie mi opowiadają o swoich historiach, swoich rodzin, jak bardzo czasami potrafią rodzice chcieć tego, żeby dziecko spełniało ich oczekiwania, żeby ono było takie, jak oni chcą, żeby pełniło może ich pragnienia. Dziecko nie jest po to. Dziecko jest po to, żeby je kochać. I w tym momencie, jak będziesz je kochać, to w tym momencie gratisowo dostaniesz w pakiecie to, że ono pokocha ciebie, a największym szczęściem powinno być to, że jesteś dobrą matką czy dobrym ojcem, bo kochasz swoje dziecko i pragniesz jego dobra i służysz mu, żeby ono wypełnione twoją miłością bezinteresowną mogło się otworzyć na miłość Pana Boga. To niech będzie źródło naszego szczęścia. Takie właśnie
poczucie, że spełnią dobrą robotę, że robię coś bezinteresownie. Niech nasza lewa ręka nie wie, co czyni prawa i słudzy bezużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać. To jest nie tylko do spraw bożych, ale też do spraw ludzkich, także do wychowania dzieci. Nie bądźmy takimi tutaj, że będziemy teraz, ja jaki jestem wspaniały, bo to zrobiłem. Nie, po prostu to jest twoje zadanie jako ojca czy matki, rozkochać swoje dziecko. Najpierw w sobie też trochę, tak? Dać mu miłość, a potem w Panu Bogu. Okej, bo tak wow, wyszło chyba jakaś najlepsza cząstka w końcu, bo jest już 11 minut. No, ale myślę, że to było potrzebne. Bóg przychodzi, Bóg się rodzi. Już wieczorem zapraszam na ostatni odcinek Wytęsknionych, gdzie będzie o Bogu, który się rodzi. Tak, będzie trochę, już inny odcinek, będzie zupełnie inaczej. Znaczy, no, będzie podobnie jak wczoraj, ale będzie inaczej. Zobaczycie zresztą jak. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pan.